Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie, odpowiedź na zaproszenie na briefing prasowy dotyczący rozwoju Białej Podlaskiej, inwestycji i odpowiedzi na zarzuty, które pojawiły się wczoraj podczas konferencji pana posła Dariusza Stefaniuka. Witam pana prezydenta i przekazuję mu czas. Dziękuję bardzo Państwu dziennikarzom, witam bardzo serdecznie mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, w zasadzie mówię to przewrotnie. Mógłbym podziękować panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi za jego publiczny występ, w którym w sposób nieprawdziwy, nazywam rzecz po imieniu, kłamiąc, opowiadał o tym, jakoby Biała Podlaska się nie rozwijała, jakoby nie prowadziła intensywnej pracy inwestycyjnej, ale jak wielu mieszkańców miasta jestem tym zażenowany. W zasadzie głupie słowa można by pomijać, gdyby nie fakt, że płynął z ust osoby pełniącej zaszczytne, reprezentacyjne stanowisko posła ziemi bialskiej, jakie jako takie są słyszalne. Dlatego pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach odniosę się do takich zarzutów i przedstawię po raz kolejny z wielu także przyszłych razów informacje o tym, jak pięknie wspólnym wysiłkiem administracji naszego miasta i mieszkańców rozwijamy naszą małą ojczyznę. Przyznajmy, że za nami, za mną i przed Państwem piękny widok. To jeden z przykładów takich inwestycji. Nie miałbym potrzeby odnosić się do osiągnięć pana Dariusza Stefaniuka jako prezydenta miasta, gdyby nie fakt, że w tak kłamliwy i manipulacyjny sposób ocenia nasze wspólne wysiłki w tej kadencji władz naszego samorządu. W swojej kadencji przez 4 lata jako prezydent miasta wykonał inwestycje na niewiele ponad 70 milionów złotych. Tylko przez ostatnie 3 lata, 3 pełne lata mojej kadencji, naszej kadencji, obecnej kadencji samorządu miasta, wykonaliśmy inwestycje na kwotę prawie 2,5 razy większą. To jest niespełna 170 milionów złotych. 2019 rok, pierwszy rok kadencji pełny, zamknęliśmy wydatkami majątkowymi, a więc inwestycyjnymi, na kwotę 50 prawie 4 milionów złotych. 2020 rok, kolejny, zamknęliśmy wydatkami majątkowymi, a więc tymi ponoszonymi na inwestycje, kwotą 64 milionów złotych. 2021 rok, ten drugi rok pandemii, gdy zmagaliśmy się z tyloma przeciwnościami, zamknęliśmy wydatkami majątkowymi na kwotę prawie 50 milionów złotych. To jest rzeczywisty efekt pracy bialskiego samorządu, niesamowitego wysiłku naszego miejskiego budżetu, ogromnej skuteczności w pozyskiwaniu przez nas środków zewnętrznych, tych pochodzących z dofinansowania ze źródeł w Unii Europejskiej oraz z dofinansowania rządowego na realizowane przez nas programy, przede wszystkim budowy dróg. Wyobraźcie sobie Państwo, bo bywa, że czasem zapominamy. Człowiek ma tę naturę, że szybko się przyzwyczaja do tego, że jeszcze niedawno brnął w błocie do własnego domu albo jeździł dziurawą, rozpadającą się drogą, a już od pewnego czasu uważa za oczywisty standard piękną, równą drogę z chodnikiem, z drogą rowerową towarzyszącą ze wszystkimi sieciami i oświetloną energooszczędnymi LED-owymi lampami. Więc tylko w tej kadencji, przez te ostatnie 3,5 roku, gdy mam zaszczyt pełnić funkcję prezydenta miasta, wykonaliśmy kilkanaście kilometrów dróg. Kilka kilometrów dróg wyremontowaliśmy, zastępując sypiące się nawierzchnie nowymi dywanikami i niwelując studzienki i wypusty. Wybudowaliśmy ponad 6 km nowych chodników. Wybudowaliśmy ponad 20 km nowych dróg pieszych i rowerowych. Ponadto podwoiliśmy liczbę rond. Było ich 7 przez te 30 lat dotychczasowych samorządów. W tej kadencji przez 3,5 roku zbudowaliśmy już 7 kolejnych. I co najważniejsze, proszę Państwa, cały czas kontynuujemy tę bezprecedensową, historyczną ofensywę inwestycyjną. Opowiadam w pierwszej kolejności o drogach, bo to jest to najważniejsze dzieło, które w sposób
podstawowy decyduje o zmianie komfortu życia w mieście ze świadomością, jak ogromne są wieloletnie zaniedbania, które tak dynamicznie w tej kadencji naprawiamy. Ale przecież to nie tylko drogi, ronda, chodniki i drogi rowerowe. To te imponujące inwestycje. Sam mając naturę piłkarza i namiętnie do tej pory oddając się tej pasji, jestem dumny, stojąc na ekstraklasowej murawie, prezentując Państwu zmierzającą do finiszu budowę nowego miejskiego stadionu, który otworzymy już w tym roku, zmieniając historię sportu w Białej Podlaskiej. Pokolenia wychowały się z tą przykrą świadomością, że nie mamy obiektu. To właśnie dzieje się na naszych oczach. Jestem dumny, nie tylko jako prezydent, także jako mieszkaniec miasta, z faktu, że w szczególności odwiedzający nasze miasto, nie tylko mieszkańcy innych miast i wsi w Polsce i przyjeżdżający do Białej Podlaskiej z zagranicy, ale także mieszkańcy Białej, którzy od kilku lat już w niej nie mieszkają, bo wyjechali na studia, wyjechali do pracy, z podziwem i uznaniem komplementują to, jak bardzo Biała w sposób namacalny, rzeczywisty zmienia się w tych ostatnich kilku latach na naszych oczach. Dziś założenie zamkowo-parkowe Radziwiłłów jest perłą. Perłą naszego XVII-wiecznego dziedzictwa, której przywróciliśmy świetność przede wszystkim dzięki wsparciu środków unijnych, a do której przez większość mojego i wielu mieszkańców życia po prostu nie chciało się chodzić, bo było to ciemne, brudne, zaniedbane, nieremontowane miejsce. To wszystko dzieje się na naszych oczach w znakomitej większości właśnie w tej kadencji. To projekt rewitalizacji, którego pierwsze efekty już za nami. To jest rekordowy projekt pod względem jednostkowego dofinansowania, który pozyskaliśmy w tej kadencji. Z panem marszałkiem 2 lata temu podpisałem umowę na jego realizację. Projekt przebudowa i modernizacja budynków na terenie miejskiego obszaru rewitalizacji z przeznaczeniem na realizację usług społecznych. Projekt, na który uzyskaliśmy prawie 20 milionów dofinansowania, a dzięki któremu zrealizowaliśmy i realizujemy 9 nowych tytułów inwestycyjnych w zdegradowanych miejskich obszarach. To pierwszy w Białej Podlaskiej rodzinny dom dziecka. To wybudowany po tylu latach bez ruchu w tym zakresie w Białej Podlaskiej nowe przedszkole, nowa siedziba przedszkola numer 6. To za chwilę remontowany przez nas, budowany od nowa w zasadzie układ drogowy za Sasem. To kompletna zmiana oblicza tak zwanego rynku babskiego. To rozpoczęta już budowa wspaniałego centrum rekreacyjno-wypoczynkowego, sportowego na osiedlu za torami. W tej lokalizacji, o której zawsze powiadano, że jest troszkę pozostawiona na uboczu i troszkę mniej jakby cieszy się życzliwym spoglądaniem przez władze miasta. Myślę tutaj o tym obszernym parku pomiędzy ulicami Kruczą, Drzewieckiego i Wyzwolenia. I wyobraźcie sobie Państwo, jak długo musiałbym teraz do Was mówić, gdybym chciał z nazwy wymienić ponad 100 tytułów inwestycyjnych, które już zrealizowaliśmy i w trakcie realizacji których jesteśmy w tej kadencji, a jeszcze 1,5 roku przed nami, zapełnione naszymi bardzo ambitnymi planami. To jest rzeczywisty obraz inwestycji w Białej Podlaskiej, rzeczywisty obraz dynamiki rozwoju naszego miasta, obraz, który mieszkańcy codziennie obserwują, a którego, zdaje się, po prostu złośliwie, nazywajmy rzecz po imieniu i w sposób inspirowany tylko polityczną niechęcią, nie dostrzegać pan poseł Dariusz Stefaniuk. Co więcej, kierując takie słowa o pracy samorządu miejskiego, przede wszystkim wykazuje brak elementarnego szacunku wobec tych wszystkich, których efektem ciężkiej pracy jest ten dynamiczny proces rozwoju Białej Podlaskiej. To są także urzędnicy kilku różnych wydziałów Urzędu Miasta, z którymi współpracował, wielu z nich zatrudniał. Nie godzi się, po prostu się nie godzi. Nie każda walka polityczna jest warta takiego haniebnego zachowywania się. Pan poseł w swojej wypowiedzi odnosił się też do faktu, że prezydent miasta jest zbytnio aktywny w mediach społecznościowych. Mam życzliwą koleżeńską radę, której z sympatią udzielę panu posłowi. Żeby być aktywnym w mediach społecznościowych, trzeba być aktywnym w życiu. Trzeba lubić swoją funkcję publiczną,
nie chować się przed mieszkańcami, tylko mieć to naturalne, oddolne, wewnętrzne pragnienie uczestniczenia w życiu miasta, spotykania się i brania aktywnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez najbardziej różnorodne grupy społeczne. Trzeba lubić spędzać czas z własną rodziną. Trzeba wreszcie intensywnie pracować nad rozwojem miasta. Wtedy rzeczywiście można być aktywnym w mediach społecznościowych. Inny z zarzutów pana posła, który generalnie świadczy o jakimś wołającym o pomstę do nieba, sposobie rozumienia przez niego swojej funkcji, to, że prezydent miasta nie stara się o audiencję u pana posła. Panie pośle, otrzymał pan w tej kadencji ode mnie kilkadziesiąt zaproszeń. Kilkadziesiąt. Na niezliczone spotkania, uroczystości, podczas których właśnie odbywają się nieformalne rozmowy przy okazji naszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Ani razu nie odwiedził pan prezydenta miasta, w którym uzyskał pan przecież liczne poparcie mieszkańców, w którym obiecywał pan troskę o rozwój miasta, o rozwój naszej małej ojczyzny. To wobec nich przede wszystkim ma pan swoje zobowiązanie, którego pan nie realizuje. Gośćmi w gabinecie prezydenta miasta byli wielokrotnie pozostali parlamentarzyści z naszej ziemi, także z partii rządzącej. Najwyżsi przedstawiciele władz rządowej administracji terytorialnej. Ja bywałem i jeszcze wielokrotnie będę bywał gościem ich biur poselskich oraz gościem choćby siedziby pana wojewody. Tak wygląda ta nasza rzeczywista praca pomiędzy lokalnymi politykami, którzy wykazują, w przeciwieństwie do pana, jak niestety mamy okazję zaobserwować, odpowiedzialność za wspólne dobro i zrozumienie, że współpraca ponad podziałami, ze zrozumieniem i życzliwością wobec dzielących nas różnic, jeżeli tylko ukierunkowana jest na wspólny rozwój. To dlatego, proszę państwa, tak skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne. To jest 100 milionów złotych, które w tej kadencji pozyskaliśmy z dofinansowania zewnętrznego dla rozwoju Białej Podlaskiej. W ogromnej mierze są to środki z Unii Europejskiej, ale również w bardzo znaczącej wysokości kilkudziesięciu milionów złotych pozyskane właśnie ze wsparcia rządowego. To jest ten przykład pracy prezydenta i tych lokalnych polityków, także moich partnerów po stronie partii rządzącej, którzy są szczerymi lokalnymi patriotami i swojej funkcji nie wykorzystują tylko po to, jak najwyraźniej mamy okazję obserwować, by toczyć polityczną, destrukcyjną wojenkę. Szanowny panie pośle, do tego chciałbym pana zachęcić. Jak pan widzi, nie chcemy być zatruci negatywnymi emocjami. Mieszkańcy Białej Podlaskiej to fantastyczni ludzie. Jest piękna wiosna. Nawet dziś towarzyszy nam cudowna pogoda. Jesteśmy w przededniu najweselszego święta Dni Miasta. W weekend spotkamy się na wspaniałych wydarzeniach, podczas których będziemy prezentowali i naszych lokalnych wspaniałych artystów, i gwiazdy, które przyjadą do Białej Podlaskiej, żeby zaśpiewać dla mieszkańców miasta i przyjaciół, którzy nas w tych dniach odwiedzą. Jesteśmy w miesiącu czerwcu, gdy mieszkańcy miasta, także wielu gmin i instytucji w otaczającym nas powiecie, fantastycznie się bawią, dając przykład całej Polsce, rywalizując o tytuł rowerowej stolicy Polski. Myśleliśmy, że będzie bardzo trudno obronić srebrny medal, drugie miejsce zajęte w skali całej Polski w dwóch poprzednich latach, rok do roku. Tymczasem, choć to dopiero druga doba rywalizacji, dziś już trzecia, utrzymujemy się na mocnym prowadzeniu. Sił nam nie zabraknie. Jeżeli pan poseł z przyjaciółmi czy z rodziną zechce do nas dołączyć, przybijemy sobie piątki i z uśmiechem ruszymy na wspólny rajd do Romanowa. Bardzo serdecznie, panie pośle, zapraszam. Wtedy może się okazać, że nie będzie się pan gniewał na aktywność w mediach społecznościowych, bo ja z przyjemnością umieszczę w nich nasze wspólne rowerowe zdjęcie, może całymi rodzinami.
Tak wygląda prawdziwy obraz Białej Podlaskiej, jej mieszkańców, naszej społeczności, także pracy lokalnego samorządu. Jeszcze raz chcę zaapelować. Nie sprowadzajmy relacji pomiędzy politykami pełniącymi najważniejsze funkcje na danym terenie, w naszej małej ojczyźnie, do jakichś osobistych niechęci i generowania nieprawdy. Bo po pierwsze to nie przystoi, po drugie to jest nieuczciwe wobec mieszkańców i wreszcie po trzecie chciałem zakończyć weselej, co przed chwilą Państwo słyszeliście, ale nie mogę się nie odnieść do jednego faktu. Jeżeli prawdą jest, co zdaje się wynikać z wypowiedzi pana posła, że o podziale środków decydują nie obiektywne kryteria, tylko widzimisię pojedynczego reprezentanta władzy państwowej, to musimy odnieść wrażenie, że pan poseł definiuje nasze demokratyczne, cywilizowane, europejskie państwo w XXI wieku jako republikę bananową. W zasadzie powinienem się zwrócić do pana premiera z zapytaniem, czy pan poseł jest uprawniony, żeby w ten sposób definiować program rządowy, którego Biała Podlaska też jest beneficjentem, choć to moje kontakty z innymi przedstawicielami partii rządzącej, których już wspominałem, decydują o tym, że tych kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania w tej kadencji ze środków budżetu państwa otrzymaliśmy, bo jak sam zdając się być dumnym z tego faktu, podkreśla pan poseł, to nie jego zasługa. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na ten dzisiejszy briefing. Bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców Białej Podlaskiej, z którymi wspólnie jestem dumny z tego wysiłku, jaki podejmujemy dla zmiany oblicza naszego miasta, dla podnoszenia sukcesywnego, bo przecież każdy rozsądny wie, że to jest długotrwały proces i wiele rzeczy musi cierpliwie czekać na swoją kolej, ale podnoszenia jakości życia w naszym mieście i bardzo serdecznie pozdrawiam także pana posła. Dziękuję Państwu bardzo.